Zapraszam na 12 odcinek serii Likan na PL-u. Cześć, z tej strony Kwecu i witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z eventu rybackiego. I na samym początku chcę powiedzieć, że ten event był zarąbisty. Dawno nie brałem udziału w tak fajnym evencie. Był on dobrze zrobiony, chociaż były pewne sprawy, gdzie administracja dała ciała, ale o tym później. I na samym początku jeszcze, jak odcinek Ci się spodoba, to nie zapomnij dać łapki w górę. To naprawdę motywuje i pomaga w rozwinięciu kanału, aby szerzej był oglądany. Także dziękuję za wszystkie oceny, pozytywne oraz negatywne. I przechodzimy do naprawdę kozackiego eventu. Aż chciało się stać i łowić. Żeby nie było aż tak kolorowo, podczas tego eventu wydarzyła się przykra rzecz dla niektórych graczy, ponieważ zostali z automatu zbanowani przez skrypt, który banował, jak ktoś łowił powyżej 4 godzin. Z tego co słyszałem, dość duża część graczy została tak zbanowana, na przykład częściowo nie wszystkie konta, i nie mogły w pełni brać udziału w tym evencie. Musieli pisać do supportu, aby dostać unbana i bawić się dalej. Z tym było też różnie, ponieważ gracze, jak też pisali mi na PW, zapomnieli maila i nie mogli sobie przypomnieć odbanować tylko tej postaci, więc wiadomo, nie popełnia ten błędów, kto nic nie robi, i ale powinni chyba to przewidzieć, że będą osoby, które będą dropiły powyżej 12 godzin i jeszcze więcej, a nie tylko 4 godziny, tak? Co do eventu, naprawdę był w porządku, bardzo mi się podobał. Jak już powiedziałem, aż chciało się stać i rzecz nudna, ale chciało się łowić. Ja osobiście na początku łowiłem na dwie postacie i nagle, jak przeczytaliśmy na forum, co się wydarzyło, pojawiły się różne spekulacje na tezie, że chyba powinniśmy otworzyć to, co wydropiliśmy. Ponieważ wiecie, różnie bywa, ktoś może powiedzieć, że jest a tak naprawdę chodzi mu o B, i myśleliśmy, że po prostu mogą pogorszyć drop, bo fajnie zmianki leciały na początku dla mnie i dla reszty. No i otworzyliśmy właśnie te skrzyneczki. W tle oglądajcie, co tam mi poleciało. A jeszcze powiem, że na początku kiepsko mi szło układanie tych puzli i moim rekordem, który udało mi się uzyskać, jest 6-7 prób uzupełnienia całego tego pola, a maksymalnie 78. Na początku myślałem, że są klocki, których nie ma, i po prostu układałem tak, a potem zdziwko, że musiałem uzupełniać to wszystko tymi jedynkami. Również podczas tego eventu zmierzyłem się z rybackim kowalem, gdzie ulepszaliśmy sobie wędki. I największy problem miałem z wbiciem wędki na plus 3 w większości wypadku. Udało mi się na samym końcu eventu wbić dwie wędki na plus 4 i tamte wędki jakoś tam mniejszy poziom miały. Z tego co się orientuję, nie wiem kiedy, ale system ulepszań wędki został zmieniony, ponieważ kiedyś, gdy nam spaliło, zabierało nam wszystkie punkty, a teraz nam zabiera 2. Też inna ilość punktów do zdobycia jest. Czyli coś tutaj ruszyli. Wszystkie ryby, które wyłowiłem, zostawiam, aby otworzyć na filmiku. Według mnie małże teraz pójdą w dół. Wiadomo, dużo tego na rynku teraz będzie. I dostałem taką informację, aby zostawiać sobie karpie. Mądry Kwecu pomylił sobie z karasiami. I na początku zostawiałem karasie, jednak chodziło tu głównie o karpie. Tak więc 15 ma być jakiś evencik, gdzie będziemy mogli karpie u rybaka wymienić na różne szkatułki, gdzie, jak patrzę na wieki, możemy dostać losową księgę umiejętności oraz fasolkę Zen. Co do fasolki, przyda mi się, bo czeka mnie wbijanie skilli. Jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak dokładnie łowiłem podczas tego eventu, to na kanale macie zapisek z live'a, gdzie przez 2 godziny łowiłem ryby na 4 postaciach. Słyszałem, że niektóre osoby łowiły na 10 kontach. Przy mnie Ziara dropił na 6. Ja dropiłem na tylu, chociaż wiem, że dałoby radę też na 5 i tak dalej. Kwestia ułożenia sobie
okienek Metina na ekranie, jednak na drugim monitorze chciałem sobie oglądać coś z YouTube'a i nie skupiać się w 100% na kontach. Zostawiam Was teraz z muzyką, ponieważ z tego co widzę, nie mam co już Wam do powiedzenia, a zostało dużo materiału do pokazania. Na samym końcu podsumujemy drop. Powoli odcinek dochodzi końca i sami możecie zobaczyć, co mi wydropiło. Z rybek poleciało 16 małż. Ocenicie, czy dobry wynik, czy nie, tak samo w przypadku tych skrzyneczek. Cieszę się z 11 zmianek, 7 dodań oraz 5 szarf. W kolejnym odcinku będziemy starali się ulepszyć szarfy, które mam z eventu tam, gdzie były chorągiewki. Tu poleciało mi 5 szarf. Od zajebania jest tego konia na 15 dni. Swoją drogą wcześniej musieliśmy się starać i dropić gałki lodu, żeby mieć konia, a tutaj w miarę w prosty sposób dostaliśmy go i szczerze mówiąc zaśmieca nam to eku. W przypadku tak samo medali bohatera. Ktoś mógł powiedzieć, że mógłbym to zostawić na kiedyś i kiedy będę expił, to użyję sobie skrzyni, żeby wydropić ten medal bohatera, ale jak już GF mnie nauczył, zostawiłem sobie do openingu jakiegoś grupowego czekoladki. Miałem ich 2-3 postacie całe i w poszukiwaniu właśnie, bo kurde, otwieramy skrzyneczki, więc damy też czekoladki, czemu nie? I nagle czekoladki zniknęły, więc żeby GF się znowu nie pobawił i nie pousuwał dropu, to od razu to otworzyłem. Tak więc, jeżeli odcinek Ci się podobał, dziękuję za obejrzenie. Piszcie, co poprawić, co zmienić, aby odcinki były jeszcze lepsze. Jeżeli się nie podobało, wiadomo, łapkę w dół, ale liczy się tutaj według mnie sensowna wypowiedź, dlaczego. Nie zapomnijcie dać te łapki w górę, bo jak wspomniałem, to motywuje oraz pomaga w ulepszaniu tego kanału. Dzięki temu zobaczy to więcej osób, ale wiecie, dziękuję jeszcze raz. Miłej reszty dnia. Cześć.